Dzień dobry, siebie Feder z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie, 6.20, ja będę na miejscu około godziny 7, jadę za Wrocław na Dodrę, zobaczyć czy jeszcze jest życie, czy już wkroczyło to zimowe życie, czyli brak życia, bo tak naprawdę w lato i jesień były te brzany i chcę zobaczyć czy jeszcze brzana się uda, czy jeszcze uda się zrobić brzanę, czy uda się zrobić leszcza. Wczorajsze wieści z nadwody, z Leclerca, no nie napawały przynajmniej w tej części Odry optymizmem, ponieważ Grzesiu z dwoma jazgarzami, Kamil na zero. Kolega za Wrocławiem wczoraj przesiedział cały dzień nad Odrą. Jedna urwana brzana, jedna wyciągnięta. Ciśnienie strasznie poszło do góry, ryba tego nie lubi. Mamy plus 6 stopni, taka duża dosyć jest wilgotność, do tego no, będzie mgła. No zobaczymy, tak? Bo ostatnio przymrozki, teraz troszeczkę te przymrozki odpuściły. Jest dodatnia temperatura, na szczęście bezwiecznie, więc jadę pod Wrocław na Dodrę i zobaczymy. Stany wody oczywiście skaczą raz góra, raz dół na tym odcinku rzeki, gdzie jadę. Tak jest, jestem już do tego przyzwyczajony. Tak jak mówię, no nie wiem, czy to ostatnia, może przedostatnia Odra poniżej Wrocławia w tym roku, bo już coraz bardziej chcę się skupić na tych płociach. Obserwuję, patrzę jak koledzy łowią, co gdzie się trafia. Raz było tak, że na jednym z kanałów no płocie przepiękne, skończyły się mrozy, plus chyba ponownie jakieś tam zatruwanie, podtruwanie naszej Odry i niestety płoć uciekła. Dlatego postanowiłem, miałem się zabrać zdecydowanie wcześniej, ale tak jakoś mi się nie chciało zbierać zbytnio, tym bardziej no jest 6.20, 7.30 jest dopiero jasno, więc jak podejdę nad wodę, dopiero zacznie się gdzieś tam przebijać, można powiedzieć, światło dzienne. No dobrze, ja sobie lecę, oczywiście Feder, rzeka, duże kosze, grube kosze, wczoraj domoczyłem zanętę, jeszcze miałem troszeczkę zanęty w zamrażarce, zanęta pół na pół w sumie z gliną rzeczną, oczywiście brzanowa, ta barbel z Champion Feeda, do tego rozmroziłem sobie pinkę, rozmroziłem sobie białego robaka i kastera. Tyle, no zacznę bez nęcenia, zacznę samym koszykiem łowić od razu na dzień dobry, może puszczę sobie jeden koszyk, tylko żeby zaznaczyć swój teren i od razu będę łowić, bo już zauważyłem, że na tym odcinku rzeki tak jest, że ta ryba lubi być ustawiona, a dopiero później wolę reagować kulami z ręki, ponieważ będę łowić blisko w ognicy na 10 metrze, uciąg będzie spokojnie na 100 gramów do góry. Nie byłem około miesiąca na tej miejscówce, o ile będzie wolne, bo jest niedziela. Cieszę się, że jadę, bo mam troszeczkę taki głód, bo tydzień temu, mówię, były te przymrozki z godziny, tylko pomoczyłem kija i dzisiaj będę łowić w okolicach 6 godzin, tak mi się wydaje. Trzymajcie za mnie kciuki, do zobaczenia, hej. Ale niski stan wody. Nic się nie spławia, woda wygląda na martwą, nie ma kompletnie ludzi. Zaczyna padać deszcz, dzwony w kościele biją. Czy coś tu dzisiaj złowię? Zobaczymy. Trzeba ciągnąć kombinezon. Na razie pierwszy rzutnik się moczy bez przyponu, a ja się w tym czasie rozłożę. Witam Was ponownie, ja już zarzuciłem pierwszy rzut, moczy się, 8 minut, czas przerzucić. Nie spodziewam się dzisiaj tutaj szału, bo nie ma wędkarzy. Nie ma wędkarzy i pytanie jest, dlaczego nie ma wędkarzy na prostym odcinku rzeki? Czy dlatego, że nie bierze ryba?
A miejscowi zawsze wierzą, jak bierze, i wtedy się mniej więcej tutaj ustawiają. Nawet nie mam wyssanych robaków. Wiecie, były przymrozki, teraz jest znowu troszeczkę cieplej, plus 6, pada deszcz, ale naprawdę uwierzcie mi, że robi to różnicę. Szczególnie tak jak mówię, wczoraj koledzy słabo połowili, a dzisiaj jest 1030 stopni hektopaskali. Nagle ciśnienie poszło strasznie mocno do góry. No w sumie już wczoraj, ale naprawdę ono strasznie mocno wyrwało do góry i to nie wpływa nigdy dobrze na rybę, z tego co przynajmniej zauważyłem i z tego co rozmawiam z kolegami. Ale nie marudzę, nie poddaję się. Drugi rzut, dwa białe, dwa kastery. W koszyku dosyć taka, wiadomo jak to ja zawsze mówię, plastelina. No już będzie coraz mniej tych odcinków, mi się wydaje, ponieważ ta odra, ten prosty odcinek może się zaraz wyłączyć. I mogę, że w ogóle tu nie być ryby. Dzisiaj chciałem sobie dać taką odpowiedź, czy te ryby tutaj będą. Jak byłem tutaj chyba na wiosnę, tak właśnie po takim okresie zimowym, no to z 5 godzin przesiedziałem na zero, później trochę mi jazi powpadało, a widzieliście sami w lato, jesienią, co tu się działo. Tutaj było tak naprawdę, że od pierwszego rzutu były ryby. Teraz w pierwszym rzucie 8 minut, nawet nie miałem wyssanych robaków, aby to nie był zły prognostyk. One tu często, one też czasami lubią tutaj przychodzić po godzinie, ale no nie mam żadnych wieści, czy tu się coś działo, czy nie. Więcej nie gadam, rzucam. To w sumie wczoraj też w sumie były chyba andrzejki teraz, więc pewnie trochę osób dało w banie i dlatego zawsze wtedy mniej nad wodą. Muszę przyznać, że przez to, że ta woda tak spadła, to dosyć też leniwie płynie, nie dopina tego zestawu. Tutaj 140-gramowy koszyk z kolcem, no nie jest potrzebny. Stówka by spokojnie ustała, ale niech już sobie będzie na jednym koszyku, bo potem ta woda pójdzie na pewno do góry i będzie już inna bajka. A nie będzie mi się chciało przepinać, więc niech ta 140 sobie będzie. Dzisiaj wędka do 180 gramów wyrzutu Zemex River. No i jedziemy, bawimy się. Dzisiaj troszeczkę zasnąłem i no mówię, powinno tutaj się na szaraka rozłożyć, a nie jak już jest jasno. No ale zobaczymy, poczekamy. Każda ryba dzisiaj będzie na pewno cieszyć. Bo mówię, no to już nie jest ta pora roku, co była jeszcze ile? No z miesiąc temu, tak? Muszę przykryć sobie zanętę ręcznikiem, bo mrzawka jest. Nie chcę, żeby ona jeszcze więcej wody złapała. Warunki, widzicie, nie są za łatwe. Poziom wody naprawdę niski. Normalnie te kamienie często są poprzykrywane. A zobaczcie, jak jestem okablowany. Tu kabel i tu kabel, żeby dźwięk dla Was był dobry. To taki, można powiedzieć, taka ciekawostka. Czekamy. Pół godziny, nic się nie dzieje. Mam tu trochę zanęty starej. Rozmroziłem ją. I widzicie, to jest trochę niebezpiecznie. Tam mi się, o właśnie, widzicie, tam mi się trochę wysypało. Niestety wiadro się przykrzywiło. No skarpa. Kurde, no zbierałem trochę ziemi. Spróbuję to przetrzeć na tej 5-milimetrowym sicie. Wędka się moczy. Pada sobie deszczyk. No i na razie nic się nie dzieje. Zobaczymy, jak się wnęca kulami. Dodam tutaj pinki. Dosyć dużej chyba ilości. Może się coś ruszy. Ten uciąg nie jest dzisiaj taki, jaki myślałem, że aż będzie. Zwyczaj to jest o wiele mocniejszy. Może tu już trzeba było zasmużyć trochę tą zanętą, a nie robić plastelina. No zobaczymy. Na pewno już wiem po pół godzinie, że ryby nie reagują tak jak miesiąc temu. Będzie dzisiaj walka o każdą rybę. Widzicie? Nawet spoko. Dobra, myślę, że tyle na początek starczy. Do zrobienia kilku kul. Nawet chyba nie przerzucam, niech się moczy. Bo widzę, że to nie ma zbytnio na razie sensu. Zobaczcie lipinki. Tyle na początek. Dobra, niech mają. Niektórzy to by dali tu 50 ml. Ale albo wóz, albo przewóz. Ok,
Okej, zrobiłem cztery kule. Prezentują się mniej więcej tak. Nie są za wielkie, ale też ten uciąg nie jest dzisiaj za duży, więc no nie przesadzam z wielkością kul. Lecimy. O, jeszcze mocniej zaczęło padać. Kulę chcę rzucić troszeczkę powyżej. Odra płynie w tą stronę, więc później będę troszeczkę koszykiem też. No szukać tej ryby dzisiaj, tak? Dobra, chowam na razie sprzęt, bo leje. Zaciąłem się. Łowię 2 godziny i powiem wam, dramat, nic się nie dzieje. Ani jednego puknięcia. Zobaczcie, z miesiąc temu byłem tutaj Eldorado, dzisiaj odcięło rybę. Woda zimna. Co mam wam powiedzieć? W takich momentach zawsze brakuje słów. Pozostaje mi nic innego jak obcowanie z naturą dzisiaj w tym deszczu, w zimnie. I czekanie na tak zwany ślepy strzał. Może akurat przyjdzie jakaś ławica i odłowię w przeciągu, nie wiem, kilku minut, kilka ryb, albo jedną rybę, bo akurat będzie przepływać. To się zdarza na prostych odcinkach rzeki, w takich, można powiedzieć, zimniejszych okresach. Muszę liczyć na przepływającą ławicę. Wnęciłem się kulami, nic to nie dało. Dalej zero reakcji, już łowiłem wyżej, niżej, troszeczkę bliżej, dalej. Nie rozrzucam się jakoś totalnie, wiecie, daleko tak naprawdę tym koszem, ale i pinka, i biały, i kaster. No nic, kompletnie nic. Taktyka, nie ma ryby, no nie ma ryby. Jak nie ma ryby, to nie ma co tutaj za dużo gadać, więc rozmawiając dzisiaj z kolegami, jedni mają zawody na rędzinie, coś tam połowili, nie, i tak na te dzisiejsze warunki mają źle. Z kilkoma innymi kolegami rozmawiałem na jakieś zera. Zobaczymy jak Ciachu, jak Szymon Ciach, bo pojechał z Federlinka, bo pojechał na miejscówę, której ostatnio nałowił bardzo dużo brzan, bardzo dużo pięknych ryb. Jakieś klenie, jazie, wejdźcie na YouTube'a też na Federlink, bo warto zobaczyć ten film, pokażę wam tutaj poniżej. I no, piękne Eldorado. Szymon pojechał dzisiaj w to samo miejsce i zobaczymy, czy nałowi dzisiaj tak samo, jak nałowił ostatnio. No dobrze, ja więcej nie gadam. Oby tylko ten deszczyk troszeczkę przestał padać, bo gadałem z Kamilem i mówię, że we Wrocławiu nic nie pada. Ja jestem kilka kilometrów za Wrockiem i tu non-topper pada. No, no dobra. Do zobaczenia, trzymajcie za mnie kciuki. Tak, mam jeszcze, tam sobie przykryłem zanętę, żeby mi nie przemokło przez ręcznik. Mam końcówę, znaczy mam trochę zanęty, żeby mi nie przemokło przez ręcznik. Tutaj widzicie wędka jak zaczarowana. I się tak naprawdę zastanawiam, bo mam jeszcze trochę ziemi, której nakąpałem na górze. Zastanawiam się, czy tak naprawdę, bo i tak nie będę za długo, mi się wydaje, siedział tych 6 godzin, to raczej nie. Przebywanie z naturą jest fajne, ale jak pada i jest zimno i nie bierze, no to nie napawa nas to optymizmem i się zastanawiam, czy zużywać tą pinkę, czy jest sens w ogóle robienia ponownie kuli, rzucania, bo nawet tu mi się nic w tych kulach nie ustawiło, no ale w sumie co mamy robić, jak nic się nie dzieje, to przynajmniej się poruszam, chyba zrobię te kule. Chociaż jedna ryba. Czwarta godzina łowienia, moi drodzy. Cóż mogę rzec? Cisza, spokój. Przynajmniej deszcz nie pada, tyle jest dobrze. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa taka, że chyba zaraz się zmywam do domu, bo już lekko, można powiedzieć, przemokłem mój kombinezon z trapera, który służy mi już od kilku lat. Tak naprawdę, no jego też nie impregnowałem jakoś i on jest fajny, ale no gdzieś tam już pod spodem woda zaczęła troszkę, można powiedzieć, puszczać, bo go nie impregnowałem chyba nigdy.
Tak naprawdę pewnie trzeba by go zaimpregnować i byłoby wszystko dobrze, wszystko w porządku. O dziwo, spodnie tutaj cały czas trzymają, tyle lat, wszystko jest ok. To jest rozmiar L. I tak sobie pomyślałem, że jakby ktoś chciał ten kombinezon ode mnie, to się możemy jakoś dogadać, bo ja będę chyba zmieniać na inny. Ten mimo, że jest wysłużony, to go przepiorę, wypiorę i będzie, myślę, że komuś jeszcze może posłużyć, więc możemy się jakoś dogadać, jak ktoś chce, w rozmiarze L, kombinezon, Trapper Competition, czyli spodnie z szelkami, plus kurtka z podpinką, bo to jest jeszcze taka podpinka jakby polarowa pod spodem, można to też ściągnąć lub nie. Ja korzystałem z niego z 3 lata, w sumie jemu się nic nie dzieje, tam jeden zamek tylko lekko jest do naprawy, ale to krawcowa 20 zł i okej, mi się nie chciało tego robić, wiadomo. I pomału będę się zmywać do domu, ale też chciałem powiedzieć wam jedną rzecz. No w sumie nasz Black Week już dobiega końca na zemek z polska.pl i tak sobie pomyślałem, że od siebie, tylko to jest rozmiar można powiedzieć XL, a mam jeszcze 3 czapki w zapasie w rozmiarze M, S, czyli takim mniejszym. Jak ktoś ma mniejszą głowę albo dla dziecka, ok. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli zróbmy tak. Pierwsze 3 osoby, które złożą zamówienie na www.zemekspolska.pl na kod siwy, gdzie jest 10%, i 3 pierwsze osoby, które złożą zamówienie od publikacji tego filmu, ja napiszę w komentarzu godzinę filmu. Zamówienie musi być na minimum 200 zł, więc pierwsze 3 osoby, dodatkowo czapka ode mnie. No i chyba tyle tak naprawdę. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego. Będę się pomału zwijać do domu. Nie ma najmniejszego sensu tutaj siedzieć, aczkolwiek mimo, że się słońce zaczyna przebijać, zaczyna się robić po prostu przyjemnie. Jest sens siedzieć tylko i wyłącznie pod względem, można powiedzieć, natury, pod względem tego, że zrobiło się ładnie. Ale nie wiem, mam naprawdę zagwozdkę, może jeszcze godzinę, może się zwinę. Woda mnie dzisiaj pokonała, się rozmawiałem przed chwilą z Szymonem i Szymon złowił w tym momencie, ma jedną brzanę i kilka pięknych kleni, więc Szymka miejscówka trafiona, wczoraj mnie namawiał wieczorem, chodź się wydawaj, bo w zeszłym tygodniu połowił, w tym tygodniu też mu się udało, trafił w miejsce, trafił w czas, trafił w zanętę, Szymek ponadto jest bardzo dobrym wędkarzem, bo z tego co z nim rozmawiałem przed chwilą, ludzie dookoła siedzą praktycznie na zero i przychodzą do niego, pytają co on robi, że on łowi, ale wszyscy dookoła nie mogą nic złowić, więc no coś w tym jest. Żeby się dzisiaj jeszcze tutaj usprawiedliwić, właśnie przed chwilą kolega na Instagramie do mnie napisał do mnie, że siedział tutaj wczoraj na tym odcinku, gdzie jestem obecnie, siedział tydzień temu, zero, nie wiedziałem, przyjechałem. Miałem nadzieję, że trafi jeszcze Barbara na tym odcinku rzeki powiedziała sobie już papa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może one jeszcze wejdą w tym roku tutaj, ale ja już sobie dam spokój z tym odcinkiem. Przyjadę tutaj może wiosną, może jak się zrobi już cieplutko i te ryby rzeczne się odpalą. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, zostawcie łapkę, zostawcie suba i do zobaczenia. Cześć!